Weronika Göring, witam Państwa w programie Gość Tygodnia. Dziś moim Państwa gościem jest prezes Stowarzyszenia Telewizji Kablowej Centrum w Zgierzu, Andrzej Zając. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, witam Państwa. Jest mi bardzo miło, że mogę gościć w naszym programie lokalnym, no ale oddaję głos Pani redaktor. Panie prezesie, z programem lokalnym wracamy we wrześniu, bo dzisiaj mamy ostatnie piątkowe wydanie programu lokalnego. Zostaje nam jeszcze tylko środa 31 lipca i wakacja. No, pogoda chyba jest taka, że i personel, i wszyscy też troszeczkę powinni odpocząć, a poza tym no troszeczkę odpoczynku przy organizowaniu jak gdyby tego programu lokalnego, bo chciałbym tylko powiedzieć, że od września ruszamy w programie 3 razy w tygodniu, to znaczy poniedziałek, środa i piątek. I to nasza niespodzianka. O! Panie prezesie, 3 razy w tygodniu, dlatego że stawiamy na serwis informacyjny wydarzenia. To znaczy generalnie chodzi nam o to, że chcielibyśmy, żeby nasi abonenci, członkowie stowarzyszenia oglądali w miarę na bieżąco wszystko to, co się dzieje w Zgierzu, żeby nie było tego przesunięcia czasowego, bo to stanowi o sile telewizji. I będziemy mogli konkurować chociażby z Łódzką Trójką. To znaczy, ja bym powiedział tak, my jesteśmy i tak bezkonkurencyjni, mając panią redaktor tutaj prowadzącą, ale powiem tak, to jest chyba taki przyczynek, że ta telewizja zgierska zaczyna nabierać tych rumieńców, zaczyna naprawdę iść w dobrym kierunku, zresztą cały czas szła. Niemniej jednak jest to nową, 3 razy w tygodniu, to już jest potężny wysiłek i tutaj no naprawdę będzie to potężne wyzwanie dla redakcji. Ale podołamy. Dobrze. Panie prezesie, stowarzyszenie to nie tylko program lokalny. Wiemy doskonale, że w biurze obsługi klienta nic się nie zmieni. W sierpniu jest to normalnie czynne, żeby nikogo nie odstraszyć. Można przyjść, załatwić wtedy wszystkie sprawy, formalności. Znaczy ja powiem tak, generalnie stowarzyszenie działa, bo stowarzyszenie jest telewizją kablową i wszelkie inne wartości dodane oprócz programu lokalnego, czyli internet, programy telewizyjne, one na bieżąco są realizowane. Powiem tylko tak, że specjalnie dla naszych abonentów, dla członków stowarzyszenia w miesiącu lipcu ogłosiliśmy no znowu promocję na udostępnienie sygnału internetowego. To znaczy, każdy, kto będzie chciał się przyłączyć do naszej sieci i korzystać z internetu, w okresie od lipca do sierpnia może podpisać umowę na dowolny pakiet 4, 8, 12, 20 mega, a instalacja tego pakietu kosztuje tylko złotówkę plus VAT. I to jest naprawdę, zapraszamy, jest to bardzo korzystne dla Państwa ta proporcja. I wtedy będziemy mogli też oglądać program lokalny w internecie, na YouTubie, na Facebooku. Oczywiście, bo powiem, że chyba to był strzał w dziesiątkę, kiedy zacytowaliśmy razem, że program lokalny nie tylko w sieci kablowej, ale i w internecie. Mamy dzięki temu oglądalność no, nie tylko w Zgierzu, ale i w Łodzi i nawet, jak się dowiedzieliśmy z jednego z programów, również za granicą. Panie prezesie, lato to też taki okres wyciszenia, ludzie wyjeżdżają na wakacje, ale wy pracujecie ciężko. Wiemy o planach restrukturyzacji też sieci, bo docieramy z naszym sygnałem na osiedle 650-lecia, osiedle Kurak, Milenijna, ale wiem, że też są plany, żeby rozszerzyć nasze pole działania. Technologia telewizji wymaga ciągłych zmian. Zresztą powiedzmy, że sobie jednoznacznie, kto nie idzie do przodu, ten się cofa. My musimy cały czas śledzić wszelkie zmiany techniczne, technologiczne, no i zresztą sam Krajowa Rada czy Urząd Kontroli Elektronicznej nakłada na nas nowe obowiązki zarówno techniczne, jak i prawne. I cały czas musimy dosłownie to realizować, żeby no, Państwu tutaj zapewnić dobry odbiór, bardzo dobry. Ja chciałbym powiedzieć, że rozmawiamy z wieloma nadawcami na temat nowej jakości, którą jest zawsze sygnał telewizyjny HD. I tutaj przyjemnie mi poinformować, że
mamy kanał TVR, czyli telewizję rolniczą, już w jakości HD. Czyli wszyscy Państwo, którzy mają możliwość odbierania pakietu cyfrowego, mogą w tej jakości właśnie ten program oglądać. A prowadzimy rozmowy z dalszymi nadawcami również o tej opcji HD. Panie prezesie, mówi się też, że być może telewizja nasza będzie sięgać na plac targowy. To tylko takie plotki? Czy rzeczywiście działają Państwo w tym kierunku? Ja powiem szczerze, no marzeniem naszym jest objęcie całego Zgierza, jak gdyby naszym sygnałem, ale to są koszty. Musimy naprawdę analizować cały czas koszty, szukać nowych możliwości finansowania. Mamy nadzieję, bo mamy obecnie w Radzie Programowej nawet, powiedział, mamy pana Mariana Miśkiewicza, który się lata zajmował programami unijnymi dopłat i mamy nadzieję, że może nam się uda również jak gdyby uszczknąć z tego kociołka, garnuszka pewne fundusze na realizację tutaj naszych działań w stowarzyszeniu. To może jakoś nas pomoże. Na razie musimy bardzo rozsądnie, zresztą to robimy, gospodarować finansami, żeby raz utrzymać technikę i żeby rozszerzać swoją działalność na pozostałe jak gdyby obszary Zgierza. Wspomniał Pan o kanałach HD. Czy będzie też możliwość, żeby tych kanałów było jeszcze więcej HD w naszym... Tak, to znaczy rozmowy są ciężkie, albowiem kanały HD to są nowe płatności. Kanał HD jest droższy od kanału SD, który obecnie dajemy możliwość odbioru. I tutaj musimy z nadawcami wielokrotnie prowadzić długie negocjacje, co nie znaczy, że w miarę rozmów strony dogadują się, ustępują i jest szansa, że tych kanałów będziemy więcej nadawać. Przy czym, że nie jest wykluczone, że te kanały HD będą nawet w pewnych pakietach, czy to pakiety sportowe, czy pakiety przyrodnicze. Raczej idziemy w tym kierunku, bo jest to nowa jakość, droga jakość, tak byśmy powiedzieli. Czyli warto śledzić nasze promocje już od września, na pewno ruszymy z kopyta. Tak, oczywiście. Panie prezesie, możemy powiedzieć, że przed nami jeszcze więcej konkursów. Teraz ten sezon to był sezon dzieci, ale zaczynamy z konkursami dla dorosłych, gdzie będzie można wygrać atrakcyjne nagrody. Ja bym powiedział, ja chcę zasygnalizować taką sprawę. Wszyscy Państwo, którzy nas oglądają, mają możliwość wzięcia udziału w wielu konkursach, które organizujemy. Zresztą jest to pewnego rodzaju więź między Państwem a nami. Ja bym widział w ogóle udział w takich konkursach, że jest to taka z naszym stowarzyszeniem taka spójność, nasza szacunek dla nas w stosunku do abonenta i abonent postrzega nas, że tak, my chcemy tutaj z tym operatorem dalej współpracować. A ciekawe nagrody będą, bo rozmawiamy z wieloma kanałami, które są zainteresowane właśnie, żeby wesprzeć naszych abonentów, żeby po prostu pokazać ciekawe rzeczy, które oferują, a przy okazji no, mają ciekawe nagrody. Panie prezesie, nowy sezon przed nami, nowa ramówka na pewno, to jak pan powiedział, 3 dni emisji, nowa jakość HD, też już się otwieramy, tak. Być może też na wydarzenia. Tak. No cóż, możemy tylko życzyć naszym abonentom zdrowych, szczęśliwych wakacji, przede wszystkim też szczęśliwych powrotów do Zgierza i oglądania nas dalej. I przyłączam się do tych życzeń. Życzę Państwu naprawdę przyjemnego, spokojnego urlopu, no i słonecznego, bo to jest podstawa wakacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Dzisiaj Państwa gościem był Andrzej Zając, prezes zarządu telewizji kablowej Centrum. Spotykamy się już 2 września w poniedziałek. Niejednokrotnie będą mogli nas Państwo też zobaczyć już od 15 sierpnia na wielu uroczystościach, zarówno państwowych, jak i kulturalnych. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.